Siemanko, siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Hardworda i dzisiaj troszkę z innej beczki. Słuchajcie, chcieliście odcinek? Niestety, tak jak w poprzednim wipe'ie, odpoczywamy trochę od Hardworda, bo zaraz jest wipe i tak naprawdę na serwerze nie ma co robić. Nie wiem, 10-15 osób online, ciężko jest zrobić dobrą akcję, ale zrobimy dzisiaj coś, co piszecie mi ciągle w komentarzach, czyli skupimy się na budowie bazy i tym, jak ją zabezpieczyć, tak żeby przeciwnik musiał zmarnować więcej C4, także zapraszam serdecznie do oglądania, mam nadzieję, że materiał wam się spodoba. Pierwsza bardzo ważna rzecz, słuchajcie, mówiłem wam już w jednym poradniku, iż budować totem można tylko na wysokości pierwszego piętra. Tak, tak jest i teraz tak, o ile tu możecie wybudować totem, nie będę go stawiał, musicie mi uwierzyć na słowo albo sami sprawdzicie, to na wyższym piętrze już się nie da. I teraz, co zrobić, żeby przeciwnik musiał zmarnować więcej C4? W niektórych przypadkach, znaczy w niektórych przypadkach, praktycznie zawsze, totem można wybudować wyżej niż tak naprawdę pozwala nam gra. Niby można wybudować go tylko na takim poziomie i nie da się wyżej. Otóż jest to nieprawdą i można go wybudować sporo wyżej. Co to nam daje? Już wam wszystko super tłumaczę. Słuchajcie, o ile wybudujecie całą bazę i postawicie sobie totem na pierwszym piętrze, to przeciwnik, który będzie wchodził z C4 przez ścianę, dostanie się do tego totemu, bo C4 rozwali także sufit. Jeżeli zrobicie całą bazę na piętrze pierwszym, a na samym środku tej bazy, powiedzmy, zrobicie wyższy beton i postawicie na nim totem, to ten beton jest wyższy od pierwszego piętra. Możecie sobie to zobaczyć. Widzicie? On jest wyższy. Niby troszkę, ale co nam to daje? Daje nam to to, że w momencie wejścia z C4 przeciwnik nie dostanie się do tego totemu, bo będzie on za wysoko. Nie... O ile tutaj ściany rozwali C4, to tutaj już jest to trochę wyżej i jeżeli zrobicie sobie taki myk i wybudujecie bazę następująco, już wam wszystko pokazuję. Nie jest to profesjonalny materiał, ale nagrywam to specjalnie tak dla was, o, żebyście mieli o tym pojęcie. Wybudujecie sobie go tak, a potem dołożycie ściany i postawicie sobie tutaj dodatkowo dach. To ktoś, kto będzie wchodził od danej strony, nie zobaczy tego totemu. Tak? Bo jest on wyżej niż dach. Proste. Także to jest jedna z rzeczy, które powinniście wiedzieć i da wam to w jakiś sposób trochę większą szansę na to, żeby się ewentualnie obronić przed C4. Słuchajcie, kolejna sprawa. Jak już sobie wybudujecie swój kochany totem i zastanawiacie się, jak zrobić mury, to pamiętajcie o tym, aby nie robić błędów, które polegają na takiej zasadzie. Macie sobie tu gdzieś w tym miejscu bazę i robicie dookoła niej mur, tak? Powiedzmy, że robicie beton i będzie sobie on murem. On sobie będzie skręcał i takie tam pierdoły. To ściany, jakie stawiacie, stawiajcie nie tak. Moment, już wam pokazuję. Nie tak, bo jedno C4 rozwali i tą ścianę, i tą ścianę. Więc zamiast budować na tym samym betonie ścianę, zróbcie sobie kolejny beton i wybudujcie ścianę na kolejnym betonie. Rozumiecie? Dlatego, że C4 podłożone tutaj, tej ściany nie ruszy. Tą ścianę jeszcze tak, a tej już nie. Także polecam przy budowaniu murów, bo zawsze jedno C4 więcej, tak? No i kolejna rzecz. Jeżeli chodzi o ochronę totemu. Wiecie o tym, że można skanować ściany, tak? I jest to bardzo prosta czynność. Wystarczy podejść do ściany od danej strony, patrząc z trzeciej osoby i pochylić sobie głowę. Kucnąć i sobie możecie chodzić i widzicie wszystko przez ścianę. Co zrobić? To pewnie część z was wie, ale duża część nie wie. Co zrobić, żeby tej ściany nie można było zeskanować? Otóż sprawa jest prosta. Jeżeli wybudujecie totem i postawicie dwie ściany, to tego już nikt nie zeskanuje. Będzie widział przez pierwszą ścianę drugą ścianę
i tej tekstury już następnej nie da się zeskanować. Żebyście nie wiem co robili, nie jesteście w stanie tam zajrzeć. Także polecam to robić nie tylko przy totemie, bo wtedy można łatwo zidentyfikować, gdzie jest totem, bo ktoś postawi dwie ściany i nie chce, żeby tego miejsca to miejsce można było zeskanować, ale polecam to robić przy większej części bazy. Na przykład w środkowej części, nie tylko przy totemie, ale tak jakby trochę to powiększyć, gdzie tylko możecie budować podwójne ściany, bo powiedzmy totem stoi sobie w tym kwadracie. To jest wnętrze bazy. A całość, dalszą część jeszcze zamurować, czy tam postawić ściany, tak żeby przeciwnik nie wiedział, czy ma wchodzić tu, czy tu, czy gdzie ma wchodzić. I nie sprawdzi wtedy, gdzie jest totem. Także polecam to robić, jeżeli macie materiał, to śmiało coś takiego stawiajcie, bo jest to naprawdę mega przydatne. Da się zrobić taki myk, żeby totemu nie można było znaleźć. Jak wiecie, podłogi nie da się zeskanować. I teraz taka rzecz. Jeżeli zrobicie całą bazę, tak jak tutaj, czyli robicie sobie śmiało beton na równej wysokości, cała duża baza na równej wysokości i będziecie wstawiać filary. O, mniej więcej filary, tak? I podłoga. I taką podłogę będziecie mieli w całej bazie. A ktoś będzie chciał znaleźć wasz totem, to nie jest w stanie tego zeskanować. Więc robicie sobie dwie kratki. Taką, jedną i drugą. Już tłumaczę dalej, o co chodzi. Robicie taki myk. I robicie taki myk. I teraz tak. Wstawiacie tutaj totem. Nie będę tego zakrywał, bo już teraz się nie da zakryć. Najpierw robicie filar, potem zakrywacie go deskami. Wchodzicie od dołu, od tego kwadraciku. O tu. I stawiacie sobie na dole totem. Tak, o, tak. Tak stawiacie totem. Tak, z pierwszej perspektywy. I teraz, na czym sztuczka polega? Pomyślicie sobie, no debil. Zrobił totem pod ziemią, jak się zrespi, to się zrespi tam. No nie, gówno prawda. Myk polega na tym, że po respie, tak, z tak ułożonym totemem, będziecie na górze. Czyli na waszej podłodze. Jeżeli zrobicie filary, zakryjecie je deskami, będzie to waszą podłogą w całej bazie, albo w większej części, to po respie, jak padniecie, zrespicie się na podłodze. Nad totemem. Jest jeden minus. Jeżeli przez przypadek rozwalicie zamiast deski wcześniej, żeby komuś dać autoryzację, tą deskę, gdzie jest totem, nad tą podłogę, czy tam sufit, nad totemem, to już go nie postawicie. Proszę. Taki jest efekt finalny. Ja już teraz nie postawię i to jest właśnie ten minus, że już potem tutaj nie postawię deski, bo będzie na czerwono. Zawsze. Niestety. Kolejnym minusem tego jest to, że jeżeli zginiecie tak, czyli na kucaka, to rzeczywiście odrodzicie się przy totemie. Bo na tyle, żeby zmieścić się tam na kucaka, jest miejsce. Myślę, że jest to ciekawy sposób i jeden z lepszych, żeby ukryć totem i ten totem nie jest do zrajdowania. Nie ma opcji, chyba że ktoś powie, gdzie jest totem. Ale kto normalny kładzie C4 na podłodze? Musiałby zmarnować, nie wiem, z 10 tych C4, żeby w każdym miejscu na podłodze próbować to wysadzić. Także polecam sposób, bo jest całkiem dobry. Kolejną sprawą, jeżeli chodzi o budowanie, są maszyny. To o tym powiem, nie będę pokazywał, bo na tym serwerze nie mam żadnego kolorowego materiału. Maszyn nie stawiamy obok siebie, tak? Nie wiem, dużo o tym osób wie, ale też sporo nie wie. Jeżeli postawicie maszyny jedna obok drugiej i tak dalej, je włączycie, to będą wam wydobywały, powiedzmy, 30 kamienia, przykład daję, nie? 30 kamienia na godzinę. Jeżeli postawicie jedną maszynę na przykład tutaj, a drugą maszynę dalej, tutaj, to będzie wydobywała około 80 kamienia. Dlaczego? Dlatego, że maszyny postawione obok siebie wydobywają tylko 30% materiału, a maszyny rozłożone, oddalone od siebie, wydobywają 100%, tak? To jest kolejna sprawa. No i budowanie bazy, ciąg dalszy, słuchajcie teraz tego. Jak zaczynacie budować bazę, to macie sobie, bierzecie młotek i widzicie, o, to jest mój kubik, tu będę budował. I przeważnie stawiacie totem na środku. Po czym ten totem w jakiś sposób obudowujecie. Można zrobić coś ciekawszego.
znaleźć środek kubika, kant kubika, de facto róg, który, w którym stawiamy cztery totemy. O tak, tak chciałem powiedzieć i robimy mniej więcej coś takiego. Stawiamy sobie jeden totem tu. Stawiamy sobie następny totem tutaj. Już zaraz tłumaczę dalej, tylko muszę to zrobić, żebyście widzieli. Następny tu. I następny tu. Tak wykonaną pięknie bazę. W sensie jeszcze nie bazę, no ale kubiki. Sobie obudowujemy. Tak? Robimy normalną bazę dookoła czegoś takiego. Mniej więcej tak. Robimy sobie gdzieś drzwi, no bo drzwi muszą być, żeby stąd jakoś potem wyleźć. Trochę mi to, chwilę mi to zajmie, ale chcę wam to pokazać wszystko. I tym oto sposobem nasz teren, na którym możemy budować bazę, jest czterokrotnie większy. Czemu to służy? Służy to temu, że czym więcej przestrzeni do budowy następnych murów, tym więcej C4 trzeba zużyć, żeby się tutaj dostać, do samego środka. Mało tego, jeżeli chcecie trochę zmylić przeciwnika, no bo jak ktoś podchodzi i patrzy, o, rzeczywiście baza jest tak zbudowana, na bank ma totemy na środku. I idzie tym C4 jak ten jebany Mongoł, do przodu, brnie przez ściany, jedzie, jedzie lub przez dach, jeden chuj. Jedzie, jedzie, dochodzi do totemu i ma wszystkie cztery. I teraz, uwaga, dobrą sprawą jest wybudować tak sobie totemy, zrobić tą swoją bazę piękną i teraz na jednym kubiku, na przykład w tym miejscu, zrobić magazyn i postawić tu totem. Ten zniszczyć, postawić go tu. Następny totem postawić w tym miejscu, powiedzmy. Następny, powiedzmy, stawiacie sobie, o, przy tej linii, tu. I następny, powiedzmy, tutaj. Co wam to daje? Daje wam to to, że dostając się do tego totemu rozwali wszystko, co jest na tym kubiku, ale nie dostanie się do magazynu, który zrobiliście tutaj. I nie dostanie się do pozostałych totemów. Czyli trzy kubiki z całej waszej bazy zostają. Jest szansa 25%, że trafi w ten kubik, gdzie jest magazyn. A to, że baza jest tak zbudowana, jest dosyć dobrą zmyłką, bo każdy próbuje niszczyć tak, żeby dostać się do samego środka, bo jest praktycznie pewien, że są tam totemy. Także możecie spróbować jeszcze taką metodą. No i kochani, budowanie bazy ciąg dalszy. Błędem jest budowanie bazy jednopiętrowej. Dlaczego? Dlatego, że łatwo jest dostać się do totemu jednym C4. Tak. Bo nikt normalny nie będzie próbował wchodzić, jak będziecie mieli o bazę na całym kubiku jednopoziomową, to nikt normalny nie będzie próbował wchodzić do tej bazy przez wszystkie ściany, bo nie ma to sensu, tylko wejdzie na dach i będzie próbował rozwalić ją od dachu. Co zrobić? Robić kilka pięter. Dlaczego? O ile ściany, tak jak wcześniej mówiłem, jedna postawiona obok zaraz drugiej, C4 łapie dwie, to dach postawiony jeden nad drugim jest niszczony tylko jeden. Jedno C4, jeden dach. Czym więcej macie tych, powiedzmy, pięter, tym więcej C4 trzeba zużyć, żeby wejść tam od góry. Co jest fajne w tym wszystkim? To, że jeżeli nie macie postawionego totemu na środku, a macie, powiedzmy, trzy piętra, ktoś stwierdzi, aha, dobra, wszystko dookoła budowane, totem jest gdzieś na środku, wchodzę na dach, wszedł na dach i jedzie C4, jedno, drugie, trzecie, tyle ile pięter, tyle C4, dochodzi do środka, a tu ząg. Bo totem stoi sobie na przykład tutaj. Bo wybudowaliście taką bazę, gdzie są cztery totemy, przestawiliście je i daliście na przykład jeden tu, tak jak mówiłem, drugi gdzieś indziej i tak dalej. I w tym momencie jest ząg, dlatego że taka osoba nic nie zdobyła, a zmarnowała C4, także to też weźcie pod uwagę przy budowaniu bazy, bo 3 piętra lub 4 to jest absolutne minimum. Możecie jeszcze spróbować zrobić coś takiego, jak ja zrobiłem wcześniej, że wybudujecie sobie bazę 8-piętrową i wtedy módlcie się, żeby ktoś z rampy wskoczył na dach i próbował wejść od dachu i zostawcie pustą przestrzeń, bo jeżeli samochód mu spadł, a on zużyje C4 i spadnie w dół, to się zabije i nic z tego nie będzie miał. To też jest całkiem spoko metoda. Z innej beczki. Budujecie bazę i chcecie trochę zdenerwować przeciwnika. Przeciwnik wchodzi sobie od którejś z tych ścian, rozwala ją i jest w środku. I teraz jest problem, bo wszedł sobie, powiedzmy, tutaj.
może to zniszczę. I ma spore pole do manewru, bo chodzi sobie dookoła. Wszystko skanując. Powiedzmy sobie. O, skanuje sobie. I może podłożyć C4, gdzie mu się żywnie podoba. Więc jeżeli chcecie zrobić całkiem ciekawy mur i kogoś zdenerwować, to polecam robić go w taki sposób. I już zaraz tłumaczę dlaczego. Moment, tylko wybuduję. Już pewnie się domyślacie dlaczego, ale i tak to wytłumaczę. I jedziemy. Wchodzi se pacjent z ekipą. Tutaj akurat widać tekstury, ale chuj. Rozwala z C4. No i ząg. I co on ma zrobić? Nic nie zrobi. Jedną rzeczą, jaką może zrobić, jeżeli dobrze zbudujecie bazę i tu postawicie podwójne ściany, może próbować skanować i nic nie zobaczy. Tutaj sobie zeskanuje i co zobaczy? Też nic nie zobaczy. I to jest ząg, bo ograniczyliście w tym momencie przeciwnikowi pole manewru do tego stopnia, że musi brnąć do przodu. Więc jeżeli podłoży to C4 źle, a macie dużo tego typu murów i powiedzmy nie jest jeden tak jak tutaj, tylko jest następny i następny i następny i wszystkie są zrobione w taką, w taki kwadrat, w taką kratkę, to wchodząc musi brnąć cały czas w tą samą stronę. I to jest całkiem spoko sprawa, także też polecam przy budowie sporych baz i przy budowie murów. Bo to jest przydatna rzecz. Zanim się z wami pożegnam, to jeszcze taka mała rada. Nie budujcie, znaczy, budujcie o ile chcecie, ale nie stawiajcie na piętrze, na którym wybudujecie takie oto okienka skrzynek. Dlaczego? Dlatego, że przez te okienka może i nie można wejść, ale można przez nie otwierać skrzynki. I nawet jeżeli są one na pierwszym piętrze, a ktoś pomyśli, postawi beton, bo nie macie zajęcia dalszego terenu lub podstawi samochód, to sobie tą skrzynkę otworzy i wyciągnie z niej rzeczy, także... Kolejna sprawa, co zrobić, żeby w jakiś sposób się zabezpieczyć. Także uważajcie na to i na takich piętrach nie stawiajcie skrzynek, bo możecie się obudzić któregoś dnia i zobaczyć, że nic w nich nie macie. I będzie smutno. A teraz żegnam się z wami serdecznie. Mam nadzieję, że ten tutorial w jakiś sposób wam pomógł. Wiem, że on jest trochę długi, ale chyba wyczerpałem temat, jeżeli chodzi o budowę bazy. Szefie próbuje mnie zabić, a ja się z wami serdecznie żegnam. Tak, jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę. Następny odcinek z Hardworda pojawi się zapewne po wajpie, bo aktualnie wszyscy odpoczywamy, żeby po wajpie zacząć na pełnej piździe. Tak. Także żegnam się, zostaw łapkę, suba i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć. Hola, hola, gdzie leziesz? Moment, wróć. Czekaj, nie koniec. Taka sprawa. Zasypuje mnie masa wiadomości, kiedy będzie jakieś Q&A, czy coś tego typu, więc postanowiłem, że zrobię pierwsze. Jeżeli masz jakieś pytanie, albo zadałeś pytanie, a ja na nie jeszcze nie odpowiedziałem, to zostaw je w komentarzu, albo napisz je pod newsem o tym filmie na fanpage'u. Wybiorę jedne z ciekawszych pytań, lub takie, które są może nie tyle co ciekawe, ale głupie, bo takie też, i na nie odpowiem. Także zrobimy pierwszy Q&A. Jeżeli chcesz, to śmiało pisz, o co chcesz zapytać, tylko błagam was z głową. Może być głupie, ale musi być z głową, kurwa, bo inaczej to nie ma szans i nie odpowiem. No, i widzimy się w następnym odcinku. Elo.